Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym wyzwaniu. Witam Was w wyzwaniu różnica w drzewie genealogicznym. Witam Was oczywiście z naszą Mają i z naszą złotą rybką, z naszą płotką, przepraszam, i z naszą płotką. Waga 1 kg mała, dobra, nieważne. Jak widzicie tutaj, zniknęło mi to. I co teraz? Czy ona będzie szła do pracy, czy... Nie wiem, zobaczymy, najwyżej do niej pójdzie. Ogólnie zaczyna pracę za około godzinę. Czekajcie. Bo teraz nie wiem, co mam zrobić. Znajdź pracę. Dobra, Maja, bo ty możesz iść za godzinę do pracy. Weź sobie wstań. Gdzie ty masz tą kuchnię? Patrzcie, nie mogę. Tu, Boże Święty. Czy ty masz coś w lodówce? Chodź na szybko, coś sobie zjesz i możesz sobie poglądać tą telewizję. Kulinarne. Szkoda, że tego... Że nie masz tutaj tego ogrodnictwa. Ile ci brakuje? Patrzcie, jak mało. No nic, zobaczymy. Może zdążysz. A jak nie, to zobaczymy. Dobre. Co na powieść ciekawego? Okay. Jedz sobie. Kochani, jak wam się podobał poprzedni film, który nagrałam z moim mężem? Ale wam zaznaczam, że to nie będzie normalna seria. Nie będzie taka prowadzona na normalnie, bo nie da się tak normalnie grać. Naprawdę. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobała. No i co? No i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Okej, no ja to trochę to przyspieszę, bo ty będziesz teraz co jadła pół godziny. Chodź do pracy. A, i dlatego, że nie zaznaczyłam. No, trudno, to pójdziesz do tej pracy, bo nie możesz zostać w domu, nie? O, masakra. 15. No dobra. Idź do tej pracy. Dobra. Chwilę poczekamy. Także mam nadzieję, że wam się spodobała. I nie znudziliście się. O, śnieg pada? Wiosnę pada śnieg? No co wy gadacie? Przyszła poczta. Okej, dalej, szybciej, szybciej. Mam nadzieję, że wam się podobało. I choć trochę się uśmialiście, bo ja się uśmiałam niesamowicie. Czemu jesteś zmęczona? A której ty poszłaś spać, kobieto? Czy ty jesteś zmęczona? Dobra, szybko ogarniemy i zagramy sobie najwyżej jeszcze jeden dzień i tyle. I zobaczymy, jak to będzie. Jesteś śpiąca, głodna. I ten, zabawy ci brakuje. Masz tu jakiś komputer? Masz tu komputer. Chodź za chwilę tutaj na nim pograj. Albo wiesz co? Chodź do roślinek. Zobaczymy, jak tam twoje roślinki. Czy ty coś tu masz do roboty? W sumie to nic, masz tylko do sprzedania. To na razie nie. To wiesz co? Chodź, co coś zjesz. Poglądaj sobie tę telewizję jeszcze raz. Nie wiem, prognozę pogody. Widzicie, śnieg pada. Możliwe pady śniegu. No nic, zobaczymy. I co? I zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest jakaś poczta, musimy ją później wziąć. Także... Okej, ona sobie pogląda trochę tej telewizji. Ten śnieg tutaj taki fajny, może już będzie ten... Zobaczymy, czy są jakieś skałki. Chociaż nie wiem, czy jest sens ją męczyć. Wiecie co? Chyba na razie daj mi spokój z tymi skałkami. 1900. Trzeba było wbić się ogrodnictwo, widzicie, bo nie mamy. Tu jest coś, zbieranie plonów. A, ona i tak musi zbierać plony. Ciekawe, czy... od nas się liczy, żeby zabrać cały plon. Nie wiem, zaraz zobaczymy. A, mam do was jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie, tutaj czasami chyba podejrzewam, że w niedzielę jest, albo w sobotę jest taki targ. I mam pytanie do was, czy po prostu te okazy, które ona zbiera, na przykład te lalki, miody, żaby,
czy będziemy je sprzedawać, czy po prostu tak nas przetrwać na bieżąco, nie wiem, to ten... Żaby, te lalki, wiecie, to takie wszystkie te, które się znajduje w skałkach i tak dalej, pierwiastki. Nie wiem, zobaczymy. Czemu idziesz tam, a to... To też sprzątnij od razu. To też sprzątnij. Nie, no, zbiłaś talerz. No nieważne, jeden talerz mniej. To też umyj, bo już śmierdzi, no. Okej. Okay. Ty tutaj pracujesz? Możesz mieć ten awans. Chodź, pozbieramy te plony, zobaczymy, czy to się też będzie liczyć z naszego ogródka. Tutaj jest... Spiesz cały plon, chodź. I od razu zajrzymy do Ula. Buduj. Wiecie co? Zrobimy to tak. Kolejny zbiłaś, nie? Przebierz się, buduj i sprzedamy ten miód na razie. Dobra, sprzedamy. Najpierw to ciasto się zrobi kiedy indziej i ja ją zaskładę spać. I zobaczymy, jak to tam będzie. Na razie niech ona sobie to pozbiera i zobaczymy, czy to się... Kończone już ma. Aha, no dobra, czyli się zaliczyło. Czy nie pogryzą te pszczoły. I jak ja mam dzisiaj... To ja chciałabym... Pogryzły. Chciałabym troszeczkę... podbudować... Trochę odejdę, bo jest głośno. Podbudować relację z Brantem. Wiecie co? I chciałabym się wybrać z nią do tego magicznego drzewa, które... Nie pamiętam zbyt gdzie jest, ale ono jest chyba gdzieś w tych biedniejszych dzielnicach. Nie, bo mieszkam w tej średniej. W tej biedniejszej nie idź spać, chodź tu do domu już spać, już cię położę, trudno. Gdzie ty jesteś? Tu, chodź śpi. Już cię położę taką, no trudno. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy nie kupić jakiegoś większego tego łóżka, żeby szybciej energia leciała. Zobaczymy, jak powiedział o koncercie w zapuszczonym magazynie. Wiecie co? Nie, niech ona mi się wyśpi, bo na jutro idzie do pracy i znowu będzie taka padnięta. My się z nim spotkamy kiedy indziej. Sim nie wykonuje żadnych interakcji z innymi simami przez 24 godziny. No dobra. No, śpi, śpi. Już trochę się... Prawie się wyspałaś. I tak ja chyba jeszcze położę, żeby odespała. Chyba, że wstanie gdzieś tak o 6. Patrzymy. Już się brudna. No dobra, może być o tej godzinie. Co, chodź, weź sobie prysznic, pójdź sobie skorzystaj. I dzisiaj zostaniemy w domu. Wbiłaś ten poziom? Wbiłaś, dobra. Czyli będzie mieć awans. Zobaczymy, co będzie miała. I powiedzcie mi, kochani, jeszcze, czy chcielibyście... taką rozrywkę po prostu z mojej prywatnej rozgrywki. Czasami zobaczyć, co ja tam, wiecie, co się zmieniło, co ja tam porobiłam. Tylko wiecie, ja wam od razu mówię, że ja zbytnio nie mam czasu, żeby tak grać i jeszcze nagrywać. Więc te odcinki to się pojawiły raz na dwa tygodnie, czasami może raz na miesiąc, także naprawdę. Wiecie, ja mam małe dziecko i po prostu trochę czasu trzeba spędzić też z tym dzieckiem, zwłaszcza, że obowiązki domowe też czasami wzywają. Także zobaczymy. Dalej, dalej, myj się. Okej, zjemy sobie i... Co, no, chyba opadamy sobie to drzewo i zobaczymy. O, ten fajny strój masz, super. Ładnie ci w tej fryzurce w ogóle. Podoba mi się ona w niej. Weź sobie te resztki i oglądaj może sobie tym razem... Telewizję obywatelską. Chodź, teraz ci zabawa podbiję. I tak jak mówiłam, my zostaniemy sobie w domu. Okej, przepraszam. Zrobię screena. Ładnie, bardzo. Podoba mi się ona w tych włoskach, naprawdę. Myślałam, że wyjdzie gorzej. Ja zbytnio simów nie umiem robić, a teraz zwłaszcza, że nie gram z modami, bo... Wiecie co? Grałam tyle lat z modami i po prostu mi się już te mody przejadły. Ja muszę zrobić kilka chwil przerwy od tych modów.
A poza tym chwilą nagrywam to na laptopie, a jak wiecie, mody też zawalają dość sporą, psują grę. Także na razie będzie to musiało być po prostu bez modów i mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie to oglądać. Boże, jak ja dzisiaj dużo gadam. Ważne. Co ten telewizor tak mało i daje tej rozrywki? Czasem jest jedno, czasem drugie. Nie wiem, od czego to zależy. Tak, my sobie zostajemy w domu. I wręcz plon... A gdzie wręcz? Wręcz prezent z kategorii... Aha, no dobra, to wręczymy temu naszemu... temu. Myślę, że najpierw w sumie pójdziemy do niego. Albo zaprosimy go tu... Wiecie co? Pójdziemy tam do niego. Ile będzie w domu? Dobra, kochana, sprzątnij to Maju. Tak, Maja. Muszę zapamiętać jej imię. Sprzątnij to Maju. I chodź jeszcze zobaczymy do naszych... Tej, wiesz co? To możesz sprzedać w sumie, bo to jest coś, to jeszcze nie możesz tego opryskać, jeszcze nie masz tak dużo. Aha, to śmierdzi. I to jeszcze opryskasz, albo wiesz co? Najpierw to opryskaj. A później po prostu sprzedaj wszystko. Co tu się stało? Halo? Czemu ty tak masz to? Dobra, nieważne. Niech tak to ma. Chyba, że się coś zbugowało. Nie wiem, zaraz zobaczymy. To ci mnie to podlewa. Kobieto. Czemu masz to między nogami? Wbiło ci się to w nogę. Dobra, na szczęście. I zaraz sobie do niego pójdziemy. Tutaj nie mogę nic podlać. Jak moje te. Super zdrażnienie niski, pełny. Dobra. To jeszcze to. Sprzedaj miód. A wiecie co? Dzisiaj sobie zbierzemy. Zbierz miód i zrobimy sobie z tego ciastko po prostu. Bo do tego ciasta potrzeba jest chyba 2 słoiki miodów. Kiepska w ogóle jakość. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie pogryzą znowu. Dobra, nie pogryzły jej. Takie szczęście. Zbierz ten miód. Zbierasz ten miód, czy co robisz? Halo? Jeszcze raz jej dam. Zbierz miód. No. I pójdziemy do tego naszego. Ciekawe, czy to będzie kiepski, czy rozmnożymy sobie żabki tak w ogóle. Aha, aż 5. Jakie mają te? Kiepski. A chyba, że to jest takie ten... Zajrzyj do ula. Nie, dobra, wiesz co? Przebierz sobie. Okej, matko, dobra. Wybieramy się do tego naszego... faceta. On mieszka chyba tu. Tu czy gdzie on mieszka? Tu. Dobra. Okej. Mam nadzieję, że... będzie to się długo ładowało. Okej, okay, jesteśmy. Pokaż mi to. A my u Javiera fajną. Weź zapukaj do drzwi. Czemu ty jesteś w tym? O matko, nie w tym. I nie. Nie musisz się przebrać w to. Dobra, zaraz to może zrobi. Nie ma nikogo w domu, serio. Pies jest. Może do pieska chcemy.
Zrobimy to w ten sposób. Zobaczmy, jak on pracuje. Od 7 do 14. No dobra, to o 14 do niego pójdziemy. A teraz rozejrzyjmy się, czy coś tu będzie. Już nie wiem, czy mi się chce łazić i zbierać te wszystkie skałki stąd, bo to trochę trwa. Ty co, ty nie? Chodźcie, zajrzymy do tego drzewa. Był wierzbo, ono było w wierzbowej zatoczce. I jak się nie mylę, było gdzieś tu, w tej obrębie. Także zaraz zobaczymy. Okej. Od razu sobie... Wspieramy, gdzie to drzewo było. Tu jest, tak właśnie myślałam, że to tutaj będzie. Chodź, obejrzyj. Chodź, pójdziemy obejrzeć. Ślicznie, podoba mi się w tych włoskach. Ładno. Dobra, chodź trochę szybciej. Kiedyś w to wchodziłam, ale bardzo dawno i nie pamiętam, jakie tam były też, żeby zaznaczyć. Także weź się obejrzyj, może tak z 3 razy. Albo na razie 2, może 3 to za dużo. Dobra, może jeszcze raz. No. Podlej, też tak z 2 razy. Akurat ci ogrodnictwo trochę urośnie. Jeszcze nie. I co, teraz się coś pochwaliście? Coś tak z 2 razy. Dzisiaj jest słonecznie i bez deszczu. Bez słońca, dobra. Boże, bez słońca, bez śniegu. Okej, już jest. Chodź, spadaj. Zobaczymy. Okej. Trochę to przyspieszy, bo to, wiecie, ten pień jest o wiele większy niż na to wyglądał. Jest tu ciemno, ale w jakiś sposób nie straszno. Lekka poświata to jedyne widoczne światło, a szmer wody to jedyny słyszalny dźwięk. I co dźwiękiem? Maja opuszcza się dalej, jest tu nieco głębiej, nieco ciemniej. Cichy plusk daje jej znać, że właśnie weszła do płytkiego strumienia. Znów tam, nie wiem jak to będzie, mówię, dawno nie grałam. Maja wybiera nurt o najmniejszym oporze i ma nadzieję, że strumyk nie wpada do kanału ściekowego. Jej uwagę rozprasza eteryczna mgła, która świeci złowieszczo. Wejdźmy w mgłę. Okej, udało się. Mgła jest ciepła i przyjazna, o ile mgły mogą być przyjazne. Nagle bez żadnego ostrzeżenia Maja czuje, że coś nią zakręciło i teraz ma przed sobą wyjście z jaskini. Idź na polanę. Tak. Okej. Jesteśmy na polanie. Wiecie co? Chciałam tutaj trochę połowić i poszukać ryb. Także sobie zaznaczymy troszkę szukanie i żeby połowić rybki. Bardzo ładnie to jest. Okej, nie udało się. Czemu nie ten? No i co te rybki? Zobaczmy, co tutaj jej się udało ten... nie? Nic się nie udało zdobyć? Może jakieś 2... Okej, dużo bez przydamy. Nie możemy rozmnożyć, ja bym to chciała tu rozmnożyć z tą żabą. Dobra, niech ona za chwilę połowi. A ja się tutaj rozejrzę, czy coś tutaj jest. Tak, tutaj są te. Lwia paszcza. Bazylia, to już nie wszystko, co mamy. Tutaj jest żabka.
A tu co rośnie? Lilia, o. Lilia by nam się przydała. To jest taki fajny okrąg. Te grzyby. Przepraszam was na chwilę. Jestem. Czekajcie, bo się pogubiłam teraz, gdzie była ta żaba tutaj. To jest kolejna. Weź już skończ to łowienie ryb. Tutaj jest jeszcze jedna. I wygląda, że to wszystko na tej polanie na razie. Później, wiecie, pozbieramy trochę tutaj tych. Zobaczymy za chwilę, on kończy pracę, tak że będziemy mogli do niego za godzinę pójść. Teraz niech ona uzbiera sobie te żabki. Chodź, uzbieramy. Co, ja bym chciała zrobić takie ładne zdjęcia, ale nie wiem czy to się uda. Gdzieś tutaj w takich fajnych tych... Gdzie ona by mogła stanąć? Czekajcie. Wiecie co? Tak, żeby ładnie było. O matko, zabijcie mnie, bo nie mam pojęcia. To wszystko takie ładne, ale... Okej, może tutaj tak stąd. Co podejść tu? O, właśnie, coś takiego. Powiedzcie co, nie, na razie nie. Niech ona wyjdzie sobie z tej dziupli teraz. Chodź do domu. Bo jeszcze tutaj nic nie możemy zbierać, także chciałam to odkryć, żeby mieć to już z głowy. Tak, idziemy do domu. Jesteśmy w domu. Zobaczmy też. Aha, to jest ta żaba. Udało się tutaj zebrać te widzę. Fajnie. Spróbujmy ją rozmnożyć z żabą bakłażan i mamy nową. No proszę. I niech zostaje tak na razie. Będziemy mieć kilka żabek. Co? Niech na to. Zobaczmy, co tutaj jest z tymi naszymi roślinkami. Czy ja mogę coś podlać? No nigdy nic, przydałoby się dać komuś ten prezent. Nikt tu nie chodzi. Kogo tu nie ma? Żeby komuś tak dać i ten? Tutaj też w tym parku nikogo nie ma? Serio? Nikogo? Żadnej żywej duszy? Kurczę, nie chcę zbytnio kolejnego odcinka nasz zbieraniu skałek, więc... Ja sobie te skałki będę zbierała po prostu między odcinkami. A teraz po prostu ja to puszczę i pójdziemy sobie do tego. Trochę z nim pogadamy. Nie, tu, tak. Tutaj widzę, że jeszcze nie ma go, ale poczekam na jego chwilę. Zaraz wróci z pracy. Okej, okay, z 56, zanim dojdziesz, to akurat może ktoś będzie. Chodź. O, patrz. Chodź tu, podejdź. Zobacz, kto to jest. Poznaj go. Musisz go trochę poznać, jak to ma być twój przyszły mąż. Ponarzekaj trochę na zimno. Popraw humor.
O, dziękuję. Kto zajmuje się przyrodą? Kianoi. Jest dobre. Isabel. Jafu. Okay. Wszystkie znamy już. Dobra. Tu mamy jesienie. Jakiś kotek chory idzie. Przybłęda. Tak. Co, i myślę, że może w tym odcinku weźmiemy mojego psa. Myślę, że iska weźmiemy. Myślę, że tutaj był ten prezent. Prezent. Przyjazne. Mieliśmy mu, to może dzwonek? Nie wiem, zobaczymy. Czy zrobić to zadanie? Pracę. If it's a man, it's a barba, a plea. Vambo, you leave. A po chmurnej pogodzie. Głasza? Pepso. Niby dowcip. Widzicie co? Stasz sekret. O, możemy coś zrobić, jak się spróbujemy. Bobby, nie spodobało mi się to. Co ty? Zobaczymy, czy mu się to spodoba. Jedzie chwilę. To parodia innego Sima. Okej, spodobało mu się to. Co? Fajny wygląd. Tylko trochę... On jest tym... Jest z mężczyzną w związku, nie? Penerv Lazamba. Steve. Mirbanogush. Luanza. Tevene. Jeszcze raz pochwalę wygląd. Ashquin Bikoya. Ish. From the boobs. Ensign. Może zadam kolejne pytanie. Darvis Walalo Chingle. Tuggy boo. See why. Fadish. Okay. Okay, coś tu się dzieje. Spróbuj go objąć. Nino Shaza. Trzymaj za ręce. Left a parsicon. I pierwszy pocałunek. Tony John. Chark! Ej, no co ty? Nie tak? Okej, trzeba trochę podbudować tutaj. Halo, halo, stój, chcę cię przeprosić. Fina. Ale przeprosimy go. Trzeba troszkę podbudować z nim znowu relację. Jano, Woods! Ina! The tour, Dobby. Jeszcze raz, powoli. Brata Platz. Emka Harb Dolphus. Zobaczymy. Sabel Manukum, Bibwa. Czy coś się uda? Frita, Grump, Tibo. Yay, boo, Groot. Pondo. Okej, tu niby jest chętny, a niby nas odrzuca. Kelna. Jeszcze raz, pochwal. Zadaj ryzykowne pytania. Jeszcze raz ten pierwszy pocałunek. Spróbujmy, może się uda. Piesek piszczy. Muchi Pichi? Go on. Yes. To się? Tak, teraz się udało. Super. To najgorszy mam skłon. Trochę przyjaznych. Trzeba pocałować pod imię. On też wpada. Wiecie co? Myślę, że możemy... Ojej, nie to. Czemu nie mogę? Dobra. Zapukaj. Czy wejdziemy do środka, opada deszcz, nie będziemy tak tutaj gadać. Chodź. Wejdziemy. No, czy to jest pies jakich? Weź go powitaj. Poznaj. Pobaw się, może on już będzie chciał się trochę pobawić. Więc chyba nawet ten... Zproponuj przyjaźń. Z żarłokiem. A może zmy go pocałować? Romantyczne. Pocałuj. O dziecko się jeszcze nie wiem, teraz by dopiero można potem.
No i super. Tutaj się z pieskiem. Nibs! Poor me. Idź do niego, bo chcę wam zrobić zdjęcie. Okej, tylko może w ten sposób. To jest siku. Nie czułem wyjdzie. Amuko. Ja myślę, że pójdziemy do domu za chwilę. Ah, Quexenas. Lenard Polifa. What is it? Bernard Kidop, Sir Bava. In a preb, Evadrifanos. Do toalety chcesz. Nerch! No dalej. Oh, ha ha, Rabouf! Okej, sam poszedł. To wracam do domu. To co, idziemy do domu? Przepraszam, jest chwilę. Przepraszam, że tak odchodzę, ale co chwilę budzi mi się córeczka. Mam nadzieję, że wam to jednak nie przeszkadza. Mam nadzieję, że tam nie skończy się ten odcinek. Co na to, żeby wziąć pieska takiego? Wiecie, ze schroniska zobaczymy. To możemy. Halo. Czy nie mogę tego sprzedać? To mogę, a tego nie. Wyrzuć i ten miód. Za dużo. Otóż kiepska. Także wszystkie są kiepskie. To do sprzedania. Tego nie mogę, nie wiem czemu. Dobra. I ugotuj coś. Ciasto miodowe. Może to. Bakłażana. Chodź. Wyrzucimy te zepsute. Nasza rybka. Dobrze, nasza rybka. Okej, ugotuj tego bakłasza, tak? Budaba. Czuję, że jej to nie wyjdzie. Nie wiem, czy mam matko. Jeszcze nie mogę. Gaś to. Idź ty i w dupę po psie.
Dobra, czyli gwiazd będzie w kolejnym odcinku. Gotuj. Nawet te tosty z serem zrób. Teraz. Nie, teraz nie. Coś porównałem, zaraz się pójdziesz umyć. Zrób ten obiad. Proszę się tak umyć. Matko, no dobra. Dobrze, wiecie co, kochani? Ja się będę z wami już żegnać. Ona tutaj się umyje, zrobi sobie jedzenie. Zje i chyba pójdzie spać, bo dzisiaj pieska nie będziemy adoptować, więc niestety mamy przez ten pożar mniej kasy. Pieska zaadoptujemy sobie może w następnym odcinku. I może w następnym odcinku oświadczymy się Brento. On ma Brent, tak? Brantowi, tak. Także co, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i zostawicie łapkę w górę oraz komentarz. A jak nie, to chociaż mam nadzieję, że obejrzycie kawałek odcinka. Także trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Cześć.